Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Panie marszałku, czy Konfederacja ruszy ramię w ramię z PiS-em do zbierania podpisów pod referendum w sprawie paktu migracyjnego? No przecież referendum w sprawie imigrantów już mieliśmy i to zrobione przez PiS. Po co powtarzać? No właśnie, to jest pytanie, po co PiS chce powtarzać referendum? Ja Polaków jest jasna, 95% opowiedział się przeciw. Przeciw przyjmowaniu imigrantów. Z tych, którzy zagłosowali, ale referendum nie było wiążące. No jasne, tak może być z kolejnym. Natomiast opinie znamy, badania opinii publicznej też są stale publikowane. Myślę, że jest jasne, że od prawicy do lewicy Polacy są przeciwko paktowi migracyjnemu. Nie, ale nie wiemy, jakie pytanie chciałoby Prawo i Sprawiedliwość tym razem zadać. Ale oczywiście podpisy pozbierać można, referendum rozpisać można. Pytanie, no to są zawsze pieniądze. Po co, jeżeli rząd nie robi zdecydowanych kroków w tej sprawie? Rząd powinien zaskarżyć pakt migracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd tego z jakichś powodów nie robi. Obawiam się, że z takich, że chce to realizować, wbrew temu, co mówi. A z jakich powodów? Uważam, że rząd nie jest z nami szczery. A z jakich powodów, wracając jeszcze do tego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, rzuconego w weekend, z jakich powodów Jarosław Kaczyński wraca do tematu referendum? Czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwość na temacie migrantów, a przypomnę, ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego poprzedzony był taką całą akcją w internecie publikowania zdjęć osób o odmiennym kolorze skóry, delikatnie mówiąc, z dopiskami już tu są, zaczęło się, inwazja. Po co Prawo i Sprawiedliwość tak mocno wraca do tematu migrantów? Przede wszystkim PiS, tak jak każda partia, chce pewnie poprawiać swoje notowania, odczytując pewien niepokój społeczny. I niepokój społeczny jest obiektywny. Pytanie po co? No dlatego, że ludzie są zaniepokojeni. Wystarczy porozmawiać z wyborcami w Białymstoku albo z wyborcami w moich rodzinnych Strzelach Lubuskich. I widać, że i tu jest niepokój, bo i z jednej strony, i z drugiej mamy presję migracyjną na Polskę. I z Niemiec, i z Białorusi, i z Ukrainy. Sytuacja niecodzienna. I nielegalny szlak przyszbałkański, także ze Słowacji. Więc można by powiedzieć, że z każdej strony na Polskę pojawia się presja migracyjna. Byliśmy dotychczas dumni, że jesteśmy państwem, w którym nie ma tak zwanego negatywnie rozumianego ubogacenia kulturowego, czyli multikulturowości, czyli obcych, pozaeuropejskich kultur, przemocy z tym związanej, poczucia zagrożenia. I to się bardzo szybko zmienia. I moim zdaniem wielu Polaków jest zaskoczonych, bo myśleliśmy, że przed nami pokolenia życia w spokoju i w harmonii społecznej, a nagle się okazuje, że granicy w sumie to strzec nie wolno. Unia Europejska nam przyśle swoich imigrantów w ramach podzielenia się, a służby nasze graniczne nie strzegą granicy zachodniej i Niemcy nam podrzucają nielegalnych imigrantów. To jest jakiś absurd. Ja również przeciwko temu protestuję. Ja również będę publikował wszystkie zdjęcia dokumentujące takie działania i będę alarmował opinię publiczną. Ale będzie pan wrzucał zdjęcia ciemnoskórych osób na ulicach polskich miast, które sobie przechodzą, czekają na przystanku, czy idą A robiłem tak dotychczas? Nie, pytam, bo mówi pan, że będzie pan... Będę wrzucał zdjęcia nielegalnych imigrantów i alarmował ludzi na temat tego, że nielegalna imigracja... A skąd pan będzie wiedział, że to są nielegalni imigranci? Panie redaktorze, bo często jest tak, że na przykład zdjęcie wykonywane jest w trakcie zatrzymania. Sam wrzucałem, jakby się zaczął kryzys migracyjny na Węgrzech. Cofnijmy się do historii moich mediów społecznościowych. Jak kryzys migracyjny trwał na Węgrzech i widziałem w mediach obrazki, które mnie zaniepokoiły, to wsiadłem w auto, pojechałem na Węgry, a następnie byłem świadkiem zatrzymania nielegalnych imigrantów i od lokalnego oddziału policji, który ich wylegitymował, wiedziałem, że to są nielegalni imigranci, więc później wrzuciłem do internetu zdjęcie z przystanku siedzących ludzi z Azji, którzy byli nielegalnymi imigrantami. To nie jest takie trudne, panie redaktorze. Dlaczego ostatnio w jednym z miast, po tym jak został wezwany do apteki patrol policji, albo dlaczego w Nowym Sączu Straż Graniczna zatrzymała pracownika, zdaje się, z Bangladeszu? No dlatego, że był nielegalnym imigrantem. Straż Graniczna codziennie podaje informacje z kontroli. Codziennie w Polsce zatrzymywani są nielegalni. Czyli będziemy mieli taki polityczny wyścig między PiS-em i Konfederacją, kto bardziej straszy imigrantami. Dlaczego pan redaktor zakłada, że po pierwsze to nie jest straszenie, tylko podawanie faktów. To media powinny podawać fakty. Dziwię się, że TVP Info na przykład tych wszystkich faktów nie podaje. Moglibyśmy się wyłącznie powoływać na TVP Info. Dlaczego tak nie jest? Druga sprawa. Jakich faktów? No takich, że mamy problem z nielegalną imigracją w Polsce. Z legalną zresztą też, bo Gruzini są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o przestępczość. PiS nas zapraszał tutaj ale tysiące Gruzinów. Nie ukrywa tych komunikatów Straży Granicznej, że faktycznie jest bardzo dużo prób nielegalnego przekroczenia. Straż Graniczna codziennie podaje te informacje. Straszenie to jest, jak ja się schowam za rogiem, ktoś idzie i zrobię mu buł.
to jest straszenie. A jak podaje fakty, które mają znaczenie polityczne, to to jest debata polityczna, panie redaktorze. I my mamy prawo do swojej debaty politycznej. Dzięki Bogu nie mamy cenzurowanych informacji, tak jak w państwach zachodnich. Policja zaczęła za rządów PiS cenzurować statystyki po to, żeby nie podawać narodowości sprawców różnych przestępstw. I to powinno być natychmiast zakończone przez nowy rząd. Chociaż nie spodziewam się, że nowy rząd zmieni praktykę. Ale jak my będziemy ich przyciskać, to nie będą mogli ukrywać różnych rzeczy w nieskończoność. Musimy powiedzieć społeczeństwu uczciwie, że na zaproszono tutaj już miliony ludzi z innych państw. Nie mamy żadnej administracji, żadnego systemu nauczenia ich języka. Nie mamy systemu śledzenia losów, ani nawet liczby imigrantów. Jak ktoś traci prawo do pobytu, nie mamy mechanizmu sprawdzenia, czy on kraj opuścił. Jesteśmy w gorszym miejscu niż państwa zachodnie. Jesteśmy zupełnie nieprzygotowani do wyzwania, jakie poprzedni obecny rząd nam fundują. Wracając do pierwszego pytania, gdyby od pana zależało, gdyby od pana zależało, czy będzie takie referendum, ponowne, przypomnę, to w październiku, mimo że było zorganizowane razem z wyborami parlamentarnymi i mimo że mieliśmy rekordową frekwencję, to referendum także z pytaniem dotyczącym migracji okazało się nieważne. Czy gdyby od pana to zależało, takie referendum należy powtórzyć? Jeżeli byłyby dwa warunki spełnione. Pierwszy to precyzyjne, dobrze zadane pytanie, to znaczy na przykład, czy Polska powinna odrzucić pakt migracyjny, pakt o migracji i azylu Unii Europejskiej. Tak, nie. I drugie, uczciwa kampania, która to poprzedzi. To znaczy, dostajemy konkretne pieniądze, różne organizacje pozarządowe, partie, czas antenowy, informujemy społeczeństwo, jakie zrodzi dla nas skutki paktu migracji i azylu, a teraz słyszymy, że na przykład mamy płacić takie same zasiłki azylantom, imigrantom nielegalnym, które płacą Niemcy. Czyli oni mieliby dostawać więcej niż Polacy? To jest jakiś absurd. Minister Rodziny i Pracy dementuje te informacje. Wierzymy jej? Myślę, że zadanie dziennikarza to nie wierzyć politykom rządu, szczególnie z lewicy, bo oni zawsze kłamią. Oczywiście, że sprawdzać informacje i to, co mówiłem. Sprawdzać. Natomiast każdy minister. Pakt o migracji i azylu mówi, że mają być powyrównywane te zasiłki. I zresztą jest to dość logiczne, bo jeżeli nie mamy ich trzymać tutaj pod bronią w reżimie więziennym, jeżeli mają nie pouciekać, to muszą mieć powód, żeby tu siedzieć. I Unia Europejska chce ich tutaj nam na zwozić, a nie zrobić tylko wycieczkę, prawda, Panie do Polski. Marszałku, kończąc wątek migrantów, bo jest jeszcze dużo innych tematów, czy pan poszedłby do lekarza, gdyby nazwisko lekarza, do którego dostaje pan skierowanie, świadczyłoby, że to jest Hindus, Pakistańczyk albo Etiopczyk? Niechętnie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że są ogromne różnice pomiędzy systemami kształcenia w Polsce. Jeśli jest dopuszczony do leczenia Polaków, wiem, że w wielu przychodniach pracują Hindusi, wiem, że rząd PiS-u dopuścił do leczenia Polaków ludzi, którzy nawet nie znają języka polskiego i nie mają nostryfikowanych dyplomów w Polsce. Czyli więc dlatego niechętnie odmówiłby pan, czy powiedziałby pan, czy szukałby pan innego lekarza, byleby był Polakiem? Ja już byłem u lekarza, który jest obcokrajowcem. Po prostu taki akurat tego dnia przyjmował w szpitalu, więc mam to doświadczenie za sobą. Natomiast to nie chodzi o moją chęć czy niechęć, chodzi o pewną ostrożność. Ale wynika to z tego, że to jest lekarz innego kręgu kulturowego? Nie, w systemie ochrony zdrowia wszystko opiera się na rekomendacjach. I z reguły przyjmujemy, że jeżeli ktoś jest lekarzem w Polsce, powinien nas dobrze potraktować, być przygotowany, mieć prawdziwy dyplom, choć wiemy, że czasem do końca tak dobrze nie jest. Natomiast jeżeli mamy kogoś z zagranicy, to nigdy nie wiemy, czy on tego dyplomu nie kupił, czy on ma rzeczywiście tą wiedzę, czy skończył studia medyczne o podobnym profilu jak te w Polsce, które jak wiemy są dość wymagające, jedne z najdroższych studiów. I z tego powodu byłbym ostrożny i uważam, że zastępowanie we własnym systemie ochrony zdrowia własnych lekarzy tańszymi. Nie, to nie jest zastępowanie, my mamy olbrzymie niedobory, jeśli chodzi o jest zastępowanie, bo jeżeli przez lata płaciliśmy w Polsce lekarzom czy personelowi medycznemu słabo, znaczy, że się tego personelu wyjechała za granicę. Sam mam lekarzy nam brakuje, którzy byli lekarzami i wyjechali za granicę, bo po prostu byli sfrustrowani pracą w Polsce i poziomem wynagrodzeń i warunkami pracy i kulturą pracy, a my z kolei drenujemy prowadzącą wojnę Ukrainę z lekarzy, ich tutaj ściągamy, to moim zdaniem no, nie jest to okej. Okay. To akurat jest zły nie pytałem proces. O lekarzy z Natomiast Ukrainy. To, że rząd PiS-u dopuścił w ogóle, żeby osoby, które nie znają języka polskiego, mogą obsługiwać polskich pacjentów, to już jest jedna z wielu zbrodni na po prostu społeczeństwie, prowadząca do obniżenia standardu ochrony praw pacjenta. Panie marszałku, a przypomnę, Krzysztof Bosak jest naszym gościem. Czy europosłowie Konfederacji przystąpią do suwerennistów?
niemiecka skrajnie prawicowa AfD. Na pewno do którejś z suwerennościowych grup politycznych. Ale ma powstać taka grupa polityczna, która chce organizować niemieckie AfD. W czwartek organizuje spotkanie w Parlamencie Europejskim w tej sprawie. Będziecie na tym spotkaniu? To jest kluczowy tydzień negocjacyjny. Decyzje muszą zapaść do poniedziałku lub wtorku, jeśli dobrze pamiętam, do trzeciego, czwartego. No i niemieckie AfD, skrajnie prawicowa organizacja, zaprasza Konfederację do utworzenia grupy politycznej suwerenniści. Jest pan zainteresowany? Byłbym po pierwsze ostrożny z operowaniem terminem skrajna prawica. Zostawmy przymiotniki dotyczące AfD. Pytanie o skrajnej lewicy w Parlamencie Europejskim. Panie marszałku, czy jesteście zainteresowani rozmową z niemiecką AfD na temat tworzenia wspólnej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim? Europosłowie Konfederacji rozmawiają ze wszystkimi, natomiast żadne decyzje nie zapadły. Decyzje muszą zapaść do przyszłego tygodnia. Ale nie wyklucza pan tego? Pierwszych dni lipca. Nie wykluczam niczego, bo nie chcę osłabiać pozycji negocjacyjnej. Czyli widziałby pan posłów, europosłów Konfederacji razem z europosłami AfD? Negocjacje trwają i one są prowadzone z różnymi podmiotami. Każdy, kto jest dobrze zorientowany, wie, że w tej chwili istnieją co najmniej dwie grupy o profilu mniej lub bardziej podobnym do Konfederacji w Parlamencie Europejskim, zrzeszające partie krytyczne wobec tego, w którą stronę poszła Unia Europejska. To są dwie grupy o profilu prawicowym, tej pseudoprawicy, tych posthadeków, to nie ma co liczyć, bo oni realizują ten sam program, co skrajna lewica w tej chwili. Natomiast możliwe, że powstanie trzecia grupa, o której pan mówi, to jest jedna wielka niewiadoma. Ten tydzień nam da odpowiedź, zobaczymy. I deklaracje posłów Konfederacji są możliwe, europosłów, do poniedziałku, wtorku. Wtedy ostateczne dokumenty. Ale będziecie w czwartek na tych rozmowach z AfD? Rozmowy trwają, panie redaktorze, od zeszłego tygodnia i także za AfD, rozumiem. I są prowadzone z różnymi partiami. Ja nie będę komentował żadnych konkretnych nazw, dlatego że osłabiłbym pozycję negocjacyjną naszych europosłów, a ja chcę ją wzmacniać. Czyli nie jest 6 europosłów to już nie jest mało. Tak, to prawda, to nie jest mało. Po tym ewidentnym sukcesie wyborczym wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, nie wyklucza rozmów także z... Ja będę się trzymał ze skrajnie prawicową organizacją niemiecką AfD. Panie marszałku, czy w tym tygodniu, na tym posiedzeniu... Który postulat ich jest skrajny, panie redaktorze? No, wie pan o tym, że częściowo jest to organizacja, delikatnie mówiąc, nawet prorosyjska, można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o to, o próby rozbicia Unii Europejskiej, co w obecnej sytuacji politycznej nie jest chyba korzystne dla... AfD nie proponuje rozbicia Unii Europejskiej, natomiast jest prorosyjskie w tym samym stopniu, co wszystkie inne partie niemieckie, włącznie z rządzącymi socjaldemokratami i poprzednio rządzącymi HDK-ami. To znaczy cała niemiecka scena polityczna postuluje używanie Nord Streamu do kupowania gazu od Putina. Tak, cała niemiecka scena polityczna i główne państwo Unii Europejskiej jest prorosyjskie. Czy z tego wniosku wyciąga pan wniosek, pan redaktor, z tego faktu, że cała Unia Europejska jest prorosyjska? Nie, nie wyciągam takiego wniosku. Na pewno nie zgadzam się w sprawie tego. A ja się nie zgadzam głęboko ze wszystkimi politykami niemieckimi, że należy używać Nord Streamu i uważam, że słabo, że żeśmy się wmanewrowali w uzależnienie od państwa, którego cała klasa polityczna była prorosyjska tak długo, jak tylko mogła. W sprawie Nord Stream zgoda. Czy Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się ustawą o użyciu broni przez żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji na granicy? Mam nadzieję. Myślę, że to są sprawy, nad którymi powinniśmy pracować pilnie. Dziwię się, że dopiero po pół roku zabieramy się do tych przepisów, skoro rząd uważa, że przepisy są niekompletne. A te, które rząd przygotował, sytuacja na granicy jest krytyczna od wielu miesięcy i ubolewam, że żołnierze i funkcjonariusze nie są traktowani wystarczająco poważnie, wystarczająco dobrze wynagradzani, wystarczająco dobrze wyposażeni i również uzbrojeni odpowiednio w przepisy prawne, tylko są aresztowani, skuwani kajdankami i powoływane są w prokuraturze specjalne zespoły prokuratorów po to, żeby ich ścigać za to, że dobrze wykonują swoje obowiązki. Pytanie, czy te przepisy, które przygotował rząd, pana zdaniem są dobre? Jedne tak, drugie nie. Tam jest zmiksowane dużo problemów, dlatego że tam jest ograniczane używanie kajdanek wobec żołnierzy, którzy są zatrzymywani i to jest dobre. Następnie tam są przepisy, które mają zwalniać z odpowiedzialności karnej tych, którzy użyją broni i uważam, że to mogą być dobre przepisy, ale muszę się jeszcze zapoznać z dokładnymi analizami prawnymi, zanim wypowiem się z pełną odpowiedzialnością. Natomiast uważam, że te przepisy są chyba sformułowane w sposób przesadnie skomplikowany. Zwykły żołnierz po ich przeczytaniu, podobnie jak ja, może nie wiedzieć, o co chodzi. Jeżeli ja, nie będąc żołnierzem, tylko na co dzień zajmując się prawem i polityką, mówię, że muszę analizę prawną przeczytać, żeby wiedzieć, co ten przepis znaczy, obawiam się, że podobnie będzie z żołnierzami. Uważam, że żołnierze powinni mieć szerokie uprawnienia do używania broni, a limitowane poprzez rozkazy dowódców. Natomiast sytuacja, w której żołnierze mają zawikłane
zmieniane przepisy i później prokurator generalny będzie przeciwko nim urządzał śledztwa, dowódcy nie będą dawać jasnych rozkazów, a premier będzie mówił strzelajcie w powietrze albo nic nie będzie mówił tak jak teraz, to jest zła sytuacja. I ostatnia rzecz, która tam jest, to jest związana z udzielaniem pierwszej pomocy, ograniczenie obowiązku udzielania pierwszej pomocy, jeżeli ofiara jest po drugiej stronie granicy, jeżeli dobrze pamiętam, taki przepis tam jest wprowadzany, to się wydaje przy obowiązku powiadomienia służb granicznych z drugiej strony, to się wydaje rozsądne. A jak Konfederacja, panie marszałku, zagłosuje, jeśli na tym posiedzeniu będą głosowane wnioski prokuratury o uchylenie immunitetów ministrom, byłym ministrom Wosiowi Romanowskiemu? Myślę, że za. Jesteśmy za rozliczeniem. W obu przypadkach? Jestem przekonany, że tak. To jest dla nas sprawa niekontrowersyjna. My to mówimy od samego początku, kiedy rządził jeszcze PiS, że jesteśmy za rozliczeniem wszystkich afer tego rządu, podobnie jak poprzedniego rządu Donalda Tuska czy obecnego. Zwracam uwagę, że tych funduszy rozdawniczych nowy rząd nie polikwidował, tylko pozmieniał ludzi, którzy nimi zarządzają. A niektóre więc zostały polikwidowane. Więc pewnie będziemy mieć kolejne rzeczy do... Instytuty Wolności, Instytut Mowskiego. Pozmieniali nazwę. Zmienili niektórych... nazwę. Mieli likwidować, a tylko zmienili nazwę. Ale niektóre zostały polikwidowane. Czy pana zdaniem konsekwencją działalności Funduszu Sprawiedliwości, bo tego dotyczą między innymi te wnioski dotyczące immunitetu, czy konsekwencją stosowania przez suwerenną Polskę funduszy z Funduszu Sprawiedliwości powinna być utrata subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości? To chyba ocenia PKW i wydaje tak, mi się, czekamy na decyzję. To byłoby możliwe tylko w sytuacji, gdyby dowiedziono, że pieniądze z tego funduszu wprost płynęły na kampanię wyborczą. Wprost podkreślam, bo to, że... A rozdawanie czeków przez kandydatów suwerennej Polski pieniądze, w swoich obwodach jeżeli pieniądze wyborczych, szły no to w trakcie kampanii. Zastosuje ścisłe rozumowanie prawne, tak? Jeżeli pieniądze szły na coś dla samorządu czy dla jakichś organizacji społecznych, a nie szły na plakaty, billboardy i tak dalej, to to nie jest wprost finansowanie kampanii wyborczej. To, że polityk w demokracji chce się przedstawić jako święty Mikołaj i dobrodziej, to jest stała praktyka. Nie bądźmy naiwni. Każdy kolejny rząd... Ale może należy udowodnić... przestać udawać, że to jest dobre. No to widział pan tą mapkę wtedy byśmy Ministerstwa Sprawiedliwości, szukać innego do których powiatów musielibyśmy szukać innego ustroju niż demokracja. Niech pan mi pokaże rząd poprzednio rządzący, który nie udaje... wobec społeczeństwa świętego Mikołaja. Czyli pan dopuszcza, czyli pan popiera taką sytuację, kiedy mamy fundusz, który miał służyć ofiarom przestępstw ja i z tego funduszu politycy zarządzający tym ministerstwem jadą do siebie do obwodu wyborczego, do okręgu wyborczego, do swojego powiatu i tam właśnie, i tylko tam rozdają na przykład czeki na wozy straży pożarnej. Panie redaktorze, dwie rzeczy. Ocenę, czy coś jest legalne i ocenę, czy coś jest dobre. Ja uważam, że to jest niedobre, ale legalne. I uważam, że wszystkie rządy to robią. Jeżeli by tak nie było, to jak to jest, że w każdym roku nasze państwo powiększa swoje zadłużenie, nie finansuje inwestycji o strategicznym znaczeniu, a świadczenia różnego rodzaju i prezenty wyborcze przywożone przez polityków do swoich okręgów wyborczych, można by na ten temat wielotomową encyklopedię napisać. No przecież to jest mechanizm demokracji, który działa w każdym rządzie. Więc jeżeli ktoś jest przeciwko temu mechanizmowi, to niech powie uczciwie, jestem przeciwko demokracji. A jeżeli ktoś akceptuje ten mechanizm, no to niech się zgodzi, że to jest część demokracji i tyle. Nie wiem, czy rozdawnictwo pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości to jest część demokracji, ale taka jest opinia wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Jeżeli nie byłoby częścią, to ta ustawa powinna być o Funduszu Sprawiedliwości orzeczona jako sprzeczna z konstytucją. A nawet od najbardziej zatwardziałych kodowców takiego argumentu nie słyszałem. Który trybunał miałby to orzec? Panie marszałku, Julii Przyłębskiej. No, panie redaktorze, musimy kończyć. Ja mówię o argumencie. Nawet nikt takiego argumentu nie postawił, że to jest sprzeczne z konstytucją, prawda? Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.